Dzień dobry z Mikołajowej wioski. Spało się? Aż za dobrze, mnie jeszcze spał. Ale trzeba wstać. Tak, bardzo fajnie. Słuchajcie, ten namiot, ta opinka bardzo, bardzo nam pomaga podczas tych białych nocy, ponieważ my tu mamy super ciemno, a to, co teraz widzicie o 9 rano, totalnie nie różni się od tego, co jest w nocy. Także jest super. Ogarniamy śniadanie i lecimy zwiedzać wioskę. Dużo chyba tam nie będzie, ale i tak warto pójść. Nie chciało się wstawać, ale wzywała nas kawa i herbata. Także chwilkę poogarniamy. I jeszcze rada dla wszystkich, którzy podróżują małym autem. Muszę to powiedzieć dzisiaj. Musicie, chociaż wam się nie chce, odkładać wszystko na swoje miejsce. I starać się sprzątać za każdym razem. Nie odkładajcie tego na później, bo uważam, a nawet już z doświadczenia wam powiem, że jak tego nie zrobicie, to będziecie mieć burdel. A my już mamy? A my jeszcze nie mamy, ponieważ to jest dopiero drugi dzień. Powiemy wam w 19 na przykład. Ale po Szwajcarii wiemy, że to zdaje rezultat. Tak, i tym bardziej, że byliśmy z młodą, Tak, tak? i Da się. da się. Oczywiście to wymaga chęci, czasu i nie zawsze się to uda, ale na przykład następnego dnia zróbcie już porządek. Dobra, a teraz kawka i A Mikołaj. teraz kawka i zobaczcie jeszcze raz, to jest ten parking, gdzie śpimy. Także warto go polecić, jeżeli ktoś się tutaj wybierze. I Tak, teraz za śniadanko. 0 euro Mikołaj jest dzisiaj hojny. Znaczy zawsze jest chyba hojny. Tak, także lecimy. Śniadanie i Mikołaj. Wchodzimy do świata świętego Mikołaja, czyli do sklepu. Zobaczcie, co tu jest. Wszystko i nic. Warto również odwiedzić tutaj renifery i piękną zorzę polarną. Na razie nikogo nie ma, można sobie zrobić ładne zdjęcie. Wyglądają jak żywe, mega. Bardzo ładne tutaj. Ładna ta wystawa. Tu mamy instrukcję, jak saniami jeździć, jak święty Mikołaj jeździ saniami. O, to widać, już dużo przepracował święty Mikołaj. Gdzie renifery? I poszedł. Proszę bardzo. Myślę, że teraz jeździ do renifera. Wchodzimy do domku. Jeszcze raz. Szukamy, gdzie można wysłać kartę. No i co? Jesteśmy w oficjalnej poczcie świętego Mikołaja. Mamy znaczki. Mamy kartki i znaczki i Teraz znaczki. musimy jeździć tutaj. Post otwarty jest. Poczekaj. A nie, tu nie ma, że nie można nagrywać. Chodź. Nie, to jest, że jest. Tu są jakieś rzeczy. I wejdźmy tu, zobaczyć, co tu są. Tu też są kartki, ok? Tylko, że od razu trzy razy droższe. Ale znaczki, no. Zobaczymy, co tu jest. Jakieś. I szukamy kartę. O, tu jest, zobaczcie. Zobaczcie, są skrzynki Tak, tu jest i today, wysyła się tak, są heute wysłane teraz i na święta 2024. 2024. Że my skorzystamy i z tych, i z tych. Tak, idziemy zobaczyć, co tu dalej jest. A są długopisy, to dobrze. Wypiszemy sobie. Idziemy tu. No ładnie, powiem, że bardzo ładnie zrobione. Jest ten. Co Jest jest? lipiec. Jest lipiec, a my sobie oglądamy bombki, pięknie przystrojone choinki. Tak. Listy do świętego Mikołaja, chodźcie zobaczyć. Listy do świętego Mikołaja. Proszę bardzo. Czyli one tu przychodzą, tak? Z Tak, i Etiopii. odgłos z całego świata. Rytko, Filipiny, Gabon, Gambia, Ghana. Także. Szukamy oczywiście. A i tu możesz, zobacz, napisać list i wrzucić do świętego Mikołaja. Marzena, zobacz, tam po prawej, prawda? Widzę. No. No dobrze, to idziemy pisać.
i idzie list do... Nie mogę powiedzieć. Od Mikołaja do kogoś i później też do kogoś idzie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Napisane? No. Tu się odbywa teraz pisanie kartków od Mikołajów dla dzieciów i dorosłów. Kto poszedł na bombki? No ja. Dobrze, idziemy wrzucić. Wrzucić do... Idziemy wrzucić, nie będziemy filmować innych, bo idziemy wrzucić teraz, proszę bardzo. Ty masz na... Kiedy masz na? Ja mam na święta. Ty masz na święta, proszę bardzo. Tu. Z tyłu chyba jest strzałka. No to wrzucaj. Może dlatego, żeby nie wyciągać. Nie. Dobra. A ja mam na teraz. Co, nie da się? Jest. Tak? Idę zobaczyć. For Christmas. Poszło. Poszło. A teraz ja wrzucam na today. Tak? No. I poszło. I idziemy dalej. I jeszcze z... No dobra. Czekaj, ja sobie zrobię parę. Musimy zobaczyć, co tu jest. Wunsch setl. Tu są jeszcze jakieś karteczki z tego świata od Mikołaja. I wychodzimy tędy do wioski jakiejś kolejnej, albo do kolejnej części wioski. Tu mamy wszystkie kierunki świata znowu. A tu jest koło, znowu nasz biegun północny i północ i południe i idziemy tam. Oczywiście tu są jeszcze jakieś sklepiki, gdzie można kupić dużo rzeczy typowych dla tego regionu, ale wiecie, że my się staramy unikać takich rzeczy, także idziemy jeszcze tutaj na tak bardzo ładnie zaznaczone koło podbiegunowe. I później idziemy do wioski reniferów i Mikołaj. Także tak wygląda to. Bardzo fajnie zrobione. Muzyczka leci. Plus 16 stopni. Myślę, że zimą nabiera to jeszcze większego rozmachu. Tu jest Santa Claus Office, czyli biuro świętego Mikołaja, czyli idziemy zobaczyć też. Czemu nie? Bardzo fajnie zrobione coś, który coś co hałasuje, a raczej daje muzykę. Idziemy do biura świętego Mikołaja, co? No czemu mielibyśmy nie wejść? Tak, sprawdzamy, czy gdzieś jest napisane, że nie wolno nagrywać, ale nie ma. Także wchodzimy do biura świętego Mikołaja. I tu są sklepy. Tu są toalety, z których zaraz skorzystamy. No tu jest znowu suweniry są. Santa Claus. Idziemy z... Nie, chyba to nie ma. Co tu się robi? Hello. Well done. Idziemy zobaczyć. Tu są prezenty. Milion prezentów. Aha! No to chodź, przejdziemy przez tą wioskę. Albo poczekamy chwilkę. Marzena tu już widzę w niebie jest. Dużo prezentów, tak? O, idziemy przez biuro świętego Mikołaja. Zobaczcie. Tak, dużo rzeczy jest. Prezenty. Wszędzie prezenty. Idziemy, tak. Czekamy na Marzenę trochę. Marzena tam robi zdjęcia, a ja idę przez wioskę, nie, przez biuro świętego Mikołaja. Ciekawe, czy on tam będzie siedział. O, tu są skrzynie, które są wysyłane. Mówiłem? Ta idzie na przykład do Włoch.
Tu jest time regulator. Normal time, Christmas time. Tu następuje zmiana czasu. Zobaczcie, tak. Zrobiłem na ten. Może czekamy? Jesteśmy teraz w wiosce reniferów i elfów chyba. I pani Mikołajowej. To... A, jest domek Mikołajowej. 2 minuty wam nagrywam. Czyli stopuję i nagrywam z powrotem domek Mikołajowej. Zobaczcie, jaka ładna dziewczyna. No. Pewnie. O. Idziemy. Welcome to Mrs. Santa Claus Christmas Cookie. Here can you visit Mrs. Claus. A, proszę bardzo. Marzena, gdzie jest Mrs. Santa Claus? Marzena chciała wam powiedzieć, ile kosztuje karmienie tak, reniferów. Tutaj jest wioska. Jest zagroda reniferów i gdybyście chcieli ją odwiedzić, to kosztuje to 7 euro za osobę. A my nie chcemy odwiedzić, także idziemy sobie pożegnać wioskę Mikołaja. Żegnamy się z Joulupukkinem, czyli po fińsku Świętym Mikołajem chyba. Atrakcja jest warta zobaczenia, nawet nie zimą. Warto kupić sobie kartkę, wysłać, kupić jakiegoś suwenira, chociaż my oczywiście wiecie, że staramy się tego nie robić i tym razem też tego nie zrobiliśmy. Ja jestem zdania, że i tak największa pamięć, albo największą radochą, jaka jest, to zobaczyć to na własne oczy. Dobra, ruszamy teraz do sklepu i kierunek Nordkap. Dzisiaj mamy zamiar wyjechać do Alty, czyli znowu jakieś 6 godzin drogi i tam baza wypadowa na Nordkap na jutro. Ja przypominam, że jest dzisiaj wtorek rano, czyli w sumie już południe. O 11, czyli u was 10. Nie, jest 12, czyli u was 11. Marzena, gdzie byliśmy? Byliśmy jeszcze w sklepie, bo nie mamy chleba. Kupiliśmy jakieś takie promocji bułki na teraz. I cięte już, i chlebek fiński. Tak, i papier, bo nam się zwróciliśmy uwagę, że to jest towar, który będziemy potrzebować tak. I że później już nie będziemy chcieli nigdzie się zatrzymywać, także. Ale teraz już naprawdę ruszamy w trasę i do Alty. No i kupiliśmy muminka. A, Ladarka. Muminka, tak, bo... Ale nie było paszczaka. Nie było paszczaka, Darek chciał jakąś pamiątkę, więc ma muminka. Tak. Dzisiaj podróż przez Finlandię, wzdłuż granicy. I tak mnie zastanawia, albo też dla was informacja, tutaj nie ma parkingów z jakąkolwiek infrastrukturą. Jest znak parking i tyle. I kawałek ziemi i kosz, jeżeli jest. Są również parkingi, z taką dodatkową literką i, czyli informacja, na których jest tablica. Także jeżeli ktoś ma potrzebę, obojętnie jaką, nawet bez zrobienia potrzeby filozoficznej, ja specjalnie powiedziałem filozoficznej, bo ty już słyszysz, filozoficznej taki, bo w takim miejscu to może filozofia też również wpływać na tą rzecz, to nie ma jak. Nie ma jak zagotować, nie ma wiaty, jedynie na przystanku, które są przepiękne, to się da zrobić, ale no ja nie wiem, czy można się na przystanku na dłużej zatrzymać niż chwilę. Możemy, ja teraz stoję na przystanku wam pokazać, jaki piękny widok też. Jesteśmy na terenie, gdzie są renifery i one, jak widzieliście, już podążały. Tutaj na razie przez jakieś 80 km nic nie ma. Drogi są spoko. Można stówę walić tyle, ile tu jest dozwolone. I to trochę tak jak po łacie dróg. Jedziesz, dopiero jak wjedziesz do miasta za jakieś 100 km, to tam jest 50, a w centrum jest 40. Ale tu nic nie ma, oprócz pięknej przyrody, pięknej wody, no i teraz wiatru i deszczu, tak? Ale to też nie będzie problemu. Przynajmniej dla kogoś, kto siedzi w aucie, a może dla motocykli już mniej przyjemna ta pogoda jest. Ale
Ogólnie jest pięknie. Myślę, że to jest miejsce, w którym można się zatrzymać i trochę zwolnić. Jeżeli jest toaleta. Dobra. Ja podziwiam sobie trochę naturę i jedziemy dalej, bo jeszcze przed nami ze 3 godziny drogi. Ale chciałem wam to powiedzieć, żeby mi nie wyleciało z głowy. I też jeszcze widziałem takie fajne miejsce, chyba na mleko. Ja mam wrażenie, że jak byłem mały, to w Polsce przed dom wystawiało się kany mleka. Kana chyba, taki duży pojemnik zamykany na ciepłe, znaczy na świeże mleko. I ktoś to zabierał w drodze do mleczarni i przywoził pustą kankę, czy na, nie wiem, czy to kaucjowo było, funkcjonowało z powrotem. I chyba tutaj to jeszcze funkcjonuje, bo 2 razy takie coś widziałem, nie wiem, czy to... I było napisane, że mleku, coś tam, nie umiem tego... nie zapamiętam, ani nie umiem nawet tego wypowiedzieć. Także myślę, że kraj ma wiele ciekawostek, których my jeszcze oczywiście nie znamy i się nie poznamy. Chciałbym zobaczyć, jak to wygląda to zimą, ponieważ są znaki, że uwaga, skuter śnieżny, albo tutaj skuter jeździ, i też są takie prostopadłe dróżki, gdzie są takie pomarańczowe słupki. I dla mnie to mam gdzieś tak kojarzę, że to chyba jest, jak zapada drogę śnieg, albo jest taka warstwa śniegu, to ten słupek jeszcze wystaje i widać, gdzie jechać. Ale może teraz coś kręcę. Ładnie tutaj, prawda? Jedzie, także... Nagrywa. Muszę teraz prostować, ponieważ od 250 km jest pierwszy parking z pięknym widokiem i z toaletą i z miejscem, gdzie można się zatrzymać. Także jak widać, los nam sprzyja. Teraz jedzonko. Przyszliśmy również nad takie jeziorko, zalew, nie wiem, co to jest. Nawet, zapewnie polodowcowe, coś piękne. Super cicha woda, chciałem powiedzieć, czysta woda. Ale za to miliard komarów, także coś za coś. I Marzena. Idziemy do auta. Pojedzone, pozwiedzane, dalej. Tankujemy sobie gaz w Norwegii na stacji Alta. Jest 24 godziny na dobę czynna. Jest to automat, czyli uwaga, musi mieć kartę kredytową. Może być to Revolut. I tak. Najpierw wsadzacie kartę, wybieracie, jaką kwotę ma ją wam zarezerwować, później wybieracie dystrybutor, czyli rodzaj paliwa, a później dystrybutor, czyli nie wiem, pompa numer 6 w tym przypadku, i tankujemy sobie LPG, a zaraz podjedziemy zatankować do pełna paliwo. 16 norweskich koron, a paliwo kosztuje 20 coś, także warto LPG zatankować. A zresztą warto, ponieważ jedziemy na Nordkap i musimy mieć paliwo w tej wewte, bo przyjedziemy tu zapewne z powrotem dotankować się przed wyprawą dalej. Wolno, ale spoko. Ogólnie to jest grzybek bezpieczeństwa, jakby ktoś pytał. Ten czarny. Jest instrukcja, jest po angielsku, po duńsku, po szwedzku i po jeszcze jakiś język, ale angielski tam. Nawet ja ze swoim miernym dałem radę. A, i przejściówka, taka jak w Polsce. Także my kupiliśmy specjalnie przejściówkę do Norwegii, a okazuje się, że na razie są wszędzie takie jak w Polsce. Już nie pamiętam, jak ona się nazywa. To jest chyba włoska. I dojechaliśmy na miejsce noclegowe. Nie jest to idealne miejsce, bo nie ma pięknych widoków. Żartuję, są piękne widoki. Nie śpimy tu na szczęście sami, ale twierdzimy, że nigdzie tu nie będziemy sami już spać. I zjadają nas komary jak zawsze, czyli wszyscy, co nas ostrzegali, mieli rację. Ja wam zaraz się pokażę. Mam taką piękną maskę, bo one mnie nawet przez to potrafią pogryźć, i mam mugola na sobie, a śpimy tak. Także idziemy, nie daliśmy, mieliśmy plan, żeby dojechać na Nordkap, ale jesteśmy zbyt zmęczeni. Także cóż, o, widzicie? One tu są. Podsumowanko zaraz znamiecie. Dzień trzeci, nocleg należy rozpocząć. Dzisiaj będziemy się troszkę bujać, ponieważ jesteśmy na naszej konstrukcji znowu. I co trzeba powiedzieć? Dzień bardzo męczący, ponieważ... Znów jazda. Tak, znów jazda. Ale od południa, ponieważ od południa spędziliśmy w wiosce w Rovaniemi. Mikołaja, tak. Widzieliście ją, bo jest dużo nagrań, także myślę, że zainspirowaliśmy was. Ja tu będę trochę to trzymał, bo to się za bardzo boję.
I teraz tak, jeżeli chodzi o przejazd z Rowanieni do tutaj, powiedzmy, Alty, za Altą jesteśmy, to tak. Jest droga mega, nic się nie dzieje, po fińskiej stronie jesteśmy bezpieczni, 100 na godzinę, renifery, no to widzieliście też w filmie, należy zwracać na to uwagę. Mogę powiedzieć, że nie wiem, czy tak we wszystkich krajach funkcjonuje, ale możecie śmiało włączać awaryjne i oni rozumieją, o co chodzi. Przynajmniej po fińskiej stronie bardzo się buja. No ale cóż, myślę, że tu chodzi o głos, tak, o treść, a nie o... Tak, chodzi o to, aby włączać awaryjne, jeżeli się widzi renifera na środku drogi, tak? No żeby wiadomo, że auto z tyłu, tak jak w Polsce. Tak. Dobra, później tak, jeżeli chodzi o przejazd do Norwegii, to faktycznie był strażnik. Jest tam oczywiście wirtualna granica, ale puszczają chyba wszystkich. Nie mam pojęcia, nas przepuścili 30 na godzinę, zwolnić. Popatrzą na nas zapewnie z oka, bo co to za idioci, jarisko kamperem Nordkap. Jarisko kamperem, no ale to my. I... Norwegia to takie na początek wow. Okej, okay, wow. No wiecie, no ta infrastruktura, jak i krajobraz na początku się nie zmienił, prawda? No bo jechaliśmy gdzieś za 100 km, no tak. Ale później... Ale im bliżej tutaj już jesteśmy północy, tym no te góry są takie wow. Mega, mega. Śpimy w ogóle w miejscu, zaraz wam Marzena pokaże. Gdzieś zjechaliśmy w dół, żeby nie wiało. Twierdzimy, że ten namiot nie jest konkretnie najlepiej przystosowany do wiatru. Zobaczymy, jeszcze nie mieliśmy okazji spać w wietrze. Jak coś, ale tutaj to... śpimy w takiej dolinie, tak. I raczej tutaj wiatr nie będzie nam docierał. Dlatego... Raczej. No raczej, no zobaczymy co będzie, nie wiemy. Jutro atakujemy Nordkap z rana od 6. Taki mamy plan, nie wiemy czy wstaniemy, bo chcemy się dobić na Lofoty do czwartku rano. Ponieważ tam jest, będzie pogoda. Tak, wiecie, no mamy takie ciśnienie ze względu na te okienka pogodowe, tak? I to są jedyne okienka pogodowe, jakie są, później już nie będzie. Prognozy pogody cały czas nam pokazują, że będzie niestety deszcz. I czwartek i piątek mają być takie przebłyski. Tak, gdzie będzie można... Przebłyski, gdzie będzie można na tych ten Lofotach cud świata podziwiać. Dlatego ciśnienie mamy, żeby jechać. I no niestety, dlatego musimy tak cisnąć. Ogólnie byśmy dojechali cię do Nordkap. Nie byłoby większego problemu z tym, tak jak przed chwilą powiedziałem, ale boimy się tam spać na otwartej przestrzeni, ponieważ nawet nie jest przetestowany i też musielibyśmy tam dojechać do pierwszej w nocy, bo do tej godziny możecie kupić bilet na parking. Później, no i minusem też jest to, że nie wiemy, czy tam będzie, czyli w sumie to jest też nasze nieprzygotowanie trochę, chociaż teraz pani nam odpisała na maila, odpisują w ciągu 30 minut, że nie ogarnęliśmy, czy możemy tam wjechać o każdej porze dnia i nocy, chciałem powiedzieć, ale tutaj na razie jest dnia. Ale no dobrze, jesteśmy już dobrze, tutaj, tak. Już idziemy spać i po i mówimy jutro. Wam do zobaczenia na dzień dzisiejszy. Na jutro na Nordkap. Miejmy nadzieję oczywiście. Także śledźcie nasze storiski, tak, na Instagramie, i może jakieś na łapkę w górę i dawajcie. Jeżeli macie pytania, to dawajcie. Pamiętajcie, że my jesteśmy Camper Yarisem na Nordkap i to jest dopiero dzisiaj środa, wtorek, jutro będzie środa, a my będziemy na Nordkap. 3 dni. I także... nie uważam, że jest to jakieś przegięcie, ponieważ jak pada deszcz, to nie ma co w Szwecji zwiedzać. Przynajmniej, przepraszam Szwecję i ten piękny kraj, bo jest naprawdę, jeżeli chodzi o naturę przepiękny, ale w deszcz, kamperem może tak, ale namiotem dachowym bez takiego zadaszenia większego, jak mamy... Dlatego my po prostu robimy tak. Wątpliwie. Dokładnie. I na Nordkap. Do także jutra. Do zobaczenia jutro.